Hej, cześć, witajcie. Więc tak, zgadza się dziś o unikaniu podatków przez korporacje. Ja tylko może powiem, dlaczego się strasznie jaram tym tematem. No bo zajmuję się tym długo od 3 lat i uważam, że jest to jeden z podstawowych problemów globalnych, którego rozwiązanie uszczęśliwiłoby co najmniej połowę ludzkości, a nawet i większość. Dobrze, ale zaczynajmy, bo mam dzisiaj Wam bardzo dużo do powiedzenia. Może umówmy się tak, że jeżeli ja będę mówić, Wy będziecie chcieli coś powiedzieć bądź zapytać, to piszcie na czacie pytania, w miarę możliwości, w miarę czasu będę na nie odpowiadać, a jeżeli nie, to zostawimy to na maila i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ruszamy. Dzisiaj rozmawiamy o jak oni to robią, czyli na czym chcę Wam pokazać, jak wyglądają 3 najpowszechniej stosowane triki związane z unikaniem opodatkowania i jakie są tego skutki. Powiem też o tym, czy zwykła Kowalska albo Nowak, czyli czy my w jakikolwiek sposób możemy wpłynąć na zmianę systemu i dlaczego teraz o tym mówimy, dlaczego teraz jest to tak ważne. I teraz takie małe dla Was zadanie na początek. Chciałabym, żebyście mi napisali na czacie, czy mówią Wam coś te nazwy? LuxLeaks, Panama Papers, Bahama Leaks. Czy o tym kiedykolwiek słyszeliście? Tak, o, już widzę. No to piszcie, co Wam to mówi? Co słyszeliście? W miarę zwięźle. O, co to jest? Afera z podatkami, ukryte majątki elit, przekręt, raj podatkowy, raje, afery podatkowe, unikanie płacenia dużej ilości pieniędzy, afery. Same, no tak, same takie słowa. O Panama Leaks nawet w mainstreamowych mediach było, zgadza się. Wyciek niewygodnych dokumentów, zgadza się. Dobra. Ktoś jeszcze coś pisze? Asia pisze, Inonia. Ukrywanie majątków zarobionych na nielegalnych i nieetycznych biznesach. Okej, okay, więc tak, LuxLeaks, Panama Papers i Bahama Leaks, tak jak dobrze mówicie, były to skandale podatkowe, związane, tak, które wyciekły dzięki łamaniu do różnego rodzaju systemów i które pokazały, jak firmy i osoby publiczne unikają płacenia podatków w swoich krajach. Dobrze, ale teraz od początku zacznijmy. Chciałam sprawdzić, jaka jest Wasza wiedza i widzę, że jest dobrze. Więc teraz, żeby to wszystko ładnie, szybko uporządkować, zaczniemy od definicji, czym jest unikanie podatków. Unikanie podatków jest to legalne wyprowadzanie, manipulowanie kosztami, przesuwanie zysków do jurysdykcji o niskim lub zerowym podatku dochodowym. Teraz kolejne zadanie dla Was. Chciałbym, żebyście przeczytali, tak, dlaczego Waszym zdaniem unikanie podatków jest legalne. Chcę się trochę zastanowić, bo to jest takie pytanie na chwilę. Więc tak, napiszcie, dlaczego to przesuwanie pieniędzy, te wszystkie skandale są legalne, Waszym zdaniem, tak? Ponieważ jest korzystne finansowo dla dużych graczy, czy pisze Ania. Dobre pytanie. Można zarejestrować firmę w dolnym kraju, podatki są minimalne. No, a dlaczego są legalne? Dlaczego to jest legalne? Unikanie podatku, różnice prawne między miejscami i mobilność między nimi. Bo nie jest wprost zakazane przez przepisy, firmy wykorzystują luki w prawie. Tak, konstrukcja prawa. Bo stanowiącym prawo jest na górę, bo prawo na to pozwala, wymyka się prawodawstwo, bo jest na styku systemów, powinno być zakazane. Pozwalające na to luki prawne zawdzięczamy korporacjom, bo są pewne luki prawne i można je nieźle wykupić przyzwolenie polityczne, lobbying wielkich korporacji, które są realne, lukracze w neoliberalnej ekonomii. Dobrze. Tak. No więc tak, jest to, nie wiem czy Wy słyszeliście, ale unikanie opodatkowania, tą terminologię stosujemy my, natomiast przez no i teraz coraz więcej osób, natomiast przez długi czas i wymiennie stosuje się terminologię jako optymalizację podatkową. I to wtedy ma swoje logiczne wytłumaczenie. No z zasady jakby optymalizacja podatkowa nie jest zła, natomiast problemem jest
staje się wtedy, kiedy jest wykorzystywana do niecnych celów, jakim jest unikanie opodatkowania. I wtedy mamy duży problem, bo wtedy właśnie wyciekają pieniądze. I teraz chcę Wam pokazać, jak, na czym polegają trzy najpowszechniej stosowane triki z unikaniem opodatkowania i jakie są tego skutki. I na początek chciałam powiedzieć, że nie jestem księgową, nie jestem ekonomistką i to, co tu tutaj pokażemy, to nie jest dokładne wyliczenie firmy, znaczy podatku, określonej wysokości podatku. Jest to uproszczony system, który pozwala zrozumieć schemat ogólny. Natomiast nie jest to sposób, w jaki dokładnie księgowi bądź urząd skarbowy wylicza podatek od dochodu. Żeby było jasne. Dobrze. Przechodzimy dalej. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że w Polsce mamy firmę Polx. Nieważne, czym ona się zajmuje. Ważne, że przychody miesięczne tej firmy wynoszą 1 000 000 zł. Podatek dochodowy CIT, czyli Corporate Income Tax, podatek od osób prawnych, w Polsce wynosi 19%. Jeszcze taka mała, czyli podatek dochodowy to jest podatek od dochodów, a dochody to są przychody, czyli obrót firmy minus koszty, jakie ta firma ponosi. I teraz tak, załóżmy, że koszty firmy Polex wynoszą 500 tysięcy złotych. Tym samym dochód również wynosi 500 tysięcy złotych. Wtedy, jeżeli przyjmiemy, że podatek wynosi 19% od dochodów, podatek, jaki firma Polex musi zapłacić w Polsce, wynosi 95 tysięcy złotych. Dobra, 95 tysięcy. I teraz pytanie jest, jak można zmniejszyć ten dochód, tak żeby podatek był mniejszy, tak? No bo 90 tysięcy złotych to w sumie no dla jednych dużo, dla innych nie. No dla takiej firmy, która ma 1 000 000 zł, no można sobie 2 samochody służbowe kupić, dobre. Jednym z takich sposobów jest transfer pricing, czyli ceny transferowe, albo raczej można to nazwać transfer mispricing. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że firma Polex zakłada spółkę córkę na przykład na Cyprze. Wybraliśmy Cypr, bo Cypr jest taką najbardziej powszechnym kierunkiem dla firm polskich, tak, do zakładania spółek córek. I ta spółka córka na Cyprze będzie właścicielką marki bądź logo firmy Polex. I teraz za każdym razem, kiedy firma Polex na przykład chce zrobić reklamę, albo chce wydrukować etykiety, albo cokolwiek, za każdym razem, kiedy tego potrzebuje, kupuje od spółki córki prawa do użycia tej marki bądź do użycia logo. Na przykład może też wykupić licencję na cały rok. I co się dzieje? Jak myślicie, ile może kosztować marka takiej firmy Polex? Otóż właśnie problem jest w tym, że znaczy ci, którzy napisali C, mają rację, ponieważ logo to jest dobro niematerialne, więc no ciężko, no istnieje zasada, że powinno być wycenione w cenach rynkowych, natomiast no ciężko jakby ocenić, nie ma takiego schematu, nie ma ram, w których można powiedzieć, dobra, że logo Nike może kosztować do 5 milionów dolarów, a logo Polex, firmy, która zatrudnia, nie wiem, 20 pracowników, nie może kosztować więcej niż 100 tysięcy. No, no nie ma czegoś takiego, więc można sobie je wycenić w dowolny sposób. I my założyliśmy, że firma Polex wycenia swoją markę na 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, że prawo do użycia marki tyle będzie kosztować. Na Cyprze podatek od dochodów, corporate CIT znowu, wynosi 3%. Zakładając znowu, że koszty spółki córki, biuro, koszty osobowe i takie małe administracyjne rzeczy, tam koszty pracowników wynoszą 10 tysięcy złotych,
Wtedy dochód spółki córki miesięczny to jest 90 tysięcy złotych, a sam podatek w tym wypadku wyniesie zaledwie 2,7 tysiąca złotych. I co się dzieje? Mamy teraz, wracamy do Polski z powrotem. Przychód firmy Polex, pamiętacie, był 1 milion złotych, odjąć 500 tysięcy kosztów i odjąć 100 tysięcy, to są koszty licencji za markę, którą firma Polex kupiła od spółki córki. Dochód w takim wypadku zmniejszył nam się do 400 tysięcy złotych. Podatek teraz od 400 tysięcy wyniesie 76 tysięcy i 90, jeżeli takiej prostej kalkulacji dokonamy, 95 tysięcy odjąć 76 tysięcy, odjąć podatek, który zapłaciła spółka córka, można powiedzieć, że Polex uniknął zapłacenia, zaoszczędził, tak, uniknął zapłacenia 16,3 tysiąca złotych miesięcznie. No i to nie jest w sumie tak duże, tak? Te pieniądze są na Cyprze. Polex może je, mogą one tam być. Polex może je wypłacić w postaci dywidendy, w sposób też zapłaci podatek, bo jest podatek w Polsce od dywidendy, o premii. Może znaleźć inny sposób na skorzystanie z tych pieniędzy. No i właśnie tak jak mówiłam, 16 tysięcy to nie jest dużo, natomiast jeżeli coś tu źle policzyłam. 16 tysięcy razy 2 miesiące to jest 32 tysiące. Przepraszam, jest mały błąd. No ale wychodzi tego właśnie już konkretna suma. I wyobraźcie sobie, że ten to jest firma, która Polex, która jest firmą polską, powiedzmy, i ma milion przychodów rocznie, natomiast są wielkie korporacje, które operują miliardami. I w tym wypadku unikanie opodatkowania i te zaoszczędzone bądź uniknięte do zapłacenia podatki mnożą się, przychodzą w miliardy. Tak to się dzieje po prostu na świecie. To firma Polex była takim abstrakcyjnym przykładem, natomiast tak się dzieje w przypadku wielu sektorach i chciałam się jakoś odnieść teraz do krajów globalnego południa i co to tak naprawdę oznacza transfer mispricing dla nich. I załóżmy, że jest firma X, która z Gwatemali sprzedaje za grosze banany w firmie Y, która ma siedzibę na Jersey. Jersey to jest taka mała wysepka pod Wielką Brytanią. Firma Y z Jersey z kolei sprzedaje firmie Z, która jest, mieści się, ma swoją siedzibę w Europie kontynentalnej, te same banany po cenie rynkowej, tak? I wtedy nie kupujemy ich za 50 groszy, tylko za 4,99 na przykład. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że firma X, która sprzedawała banany w Gwatemali, zarobiła grosze i tym samym grosze płaci podatku rządowi w Gwatemali. Swoim pracownikom również płaci grosze, czyli Gwatemala nadal jest krajem ubogim i ludzie, którzy tam mieszkają również. Firma Y na Jersey zarobiła całkiem dużo. Natomiast nie zapłaci od tego dużego podatku, ponieważ podatek na Jersey wynosi 8%. Dodatkowo są różne możliwości ulg. Natomiast firma Z z Europy kontynentalnej zapłaciła rynkową cenę za banany i ma rynkowe koszty. W związku z tym, no, tu może zapłacić. To już nas jakby w tym momencie nie interesuje. Ważne jest to, żeby pokazać, że firma z Gwatemali zamiast przesłać banany prosto do Europy kontynentalnej i zarobić rynkowe pieniądze, używa firmy na Jersey, przez którą, dzięki której obniża swoje zyski i nie płaci pracownikom godziwej zapłaty. No dlaczego firma z Gwatemali nie sprzeda bananów do Europy kontynentalnej? Bo wtedy, tak jak mówię, musiałaby zapłacić
musiałaby zapłacić cenę rynkową za te banany, zarobiłaby o wiele więcej i musiałaby zapłacić podatek od tych pieniędzy i również swoim pracownikom, ponieważ oni by wtedy wiedzieli, że banany kosztują nie 50 groszy, a 4,99 za kilogram, więc mogliby sobie przeliczyć, że firma ta zarabia o wiele, wiele więcej na tych bananach. A dzięki, no właśnie, zgadza się, zarobiliby więcej. Ale firmy, właśnie o to chodzi z korporacjami, że korporacje nie chcą, żeby pracownicy zarabiali, którzy zbierają banany, zarabiali więcej, tylko korporacja ma robić zysk. I teraz właśnie, więc to jest chwyt, który, chyba że firma X byłaby powiązana z firmą Y. No firma X jest powiązana z firmą Y. Firma Y może być spółką córką firmy X. I teraz właśnie o to chodzi, że to są ceny transferowe. Ceny transferowe to są ceny, które stosują spółki zależne między sobą. Dzięki temu firma X może sobie te ceny, te banany wycenić powiedzmy trochę niżej, bądź bardzo niżej dla swojej spółki córki na Jersey. I te ceny transferowe to są ceny stosowane między spółkami zależnymi i one są stosowane w około połowie transakcji handlowych. Ogólnie na świecie ponad 60% wszystkich transakcji jest prowadzonych pomiędzy spółkami zależnymi od siebie. Więc logicznie rzecz biorąc, powinno być tak, że firmy handlują między sobą, prawda? Między bez konieczności zakładania 1000 spółek. Tak, mogą wpłynąć na, czy te spółki kreują ceny określane jako rynkowe. No, nie jest to może spekulacja, ale tak, jeżeli jest 60% wszystkich transakcji na świecie, to jeśli chodzi o takie, o produkty tak zwane raw, nieprzetworzone z krajów globalnego południa, to często niestety te transakcje i ustalanie takich cen ma wpływ na cenę rynkową, tak, na ich obniżenie. Czyli pamiętajcie, ceny transferowe, spółka córka, spółka matka i ponad 60% transakcji handlowych jest prowadzonych pomiędzy spółkami zależnymi. I tutaj widzicie, jest taki piękny przykład. Kto nie zna angielskiego, ja przetłumaczę. Walmart, czyli taki wielki, wielki hipermarket amerykański. Walmart ma 78 spółek zależnych i 76 miliardów dolarów w aktywach. W tutaj wymienionych, widzicie na tej mapie, rajach podatkowych. I w tych krajach nie ma ani jednego sklepu. Zwracam uwagę na Luksemburg. 22 spółki zależne w samym Luksemburgu. Wyobraźcie sobie, i każda handluje, wyobraźcie sobie, jakie tam, to się nazywa kreatywna księgowość. Ale to jest właśnie do pokazania wam, jak i na jaką skalę ta firma Polex to jest bułka z masłem, że tak powiem, tak? To jest coś bardzo, bardzo małego w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie. Walmart sprawnie wykorzystuje wszelkiego rodzaju raje podatkowe na całym świecie. OK. Drugim sposobem jest handel długiem, czyli cienka kapitalizacja. I to pokażę na przykładzie Starbucksa. Na przykład Starbucks finansuje inwestycje, czyli pożycza pieniądze firmie Starbucks Polska. Na przykład po to, żeby otworzyć tu 100 kawiarni. Czyli Starbucks Polska zaciąga dług u Starbucks US, tak, u spółki matki. I od tego długu, no jak to dłużnik, musi płacić odsetki. I teraz cały fan polega na tym, że to spółka matka ustala, ile wynoszą te odsetki. I te odsetki, wysokość tych odsetek może ustalić na poziomie takim, żeby podwyższały koszty spółki córki i żeby obniżały dochody spółki matki. Dzięki temu, dalej,
Spółka matka zbiedniała, tak, bo pożyczała pieniądze spółce córce, a spółka córka ma bardzo wysokie koszty, bo płaci wysokie odsetki od tego długu. I to jest bardzo popularny temat pomiędzy spółkami. Ostatnio było tak, że Windows, Microsoft zapożyczał się, żeby kupić jakąś firmę, a wiadomo, że Microsoft ma bardzo dużo pieniędzy. I często firmy, korporacje, które pomimo tego, że mają bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, zapożyczają się u swoich spółek matek bądź spółek córek, żeby właśnie manewrować tymi kosztami. Nie, spółka matka dostaje odsetki. Nie, spółka matka dała pieniądze spółce córce, Paulina, tak? I spółka córka płaci te odsetki. Spółka matka ustala, ile wynoszą odsetki. Podwyższa koszty spółki córki, a to dług, ten dług zaciągnięty, odsetki będą w tym momencie dochodem, ale pamiętaj, że dług jest kosztem, że pożyczyła dużo pieniędzy, więc jest biedna. Nie ma tych pieniędzy, spółka matka. Dobra. Kolejnym trikiem są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. I są to umowy dwustronne pomiędzy państwami, które coraz częściej stają się częścią międzynarodowych regulacji w dziedzinie opodatkowania i mają one na celu unikanie tak zwanego podwójnego opodatkowania, czyli załóżmy, że wy jako osoba prywatna, tak, jedziecie do Wielkiej Brytanii, tam pracujecie, tam zarabiacie pieniądze i żeby nie płacić podatku w Wielkiej Brytanii i w Polsce jednocześnie, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, płacicie podatek, nie wiem, bądź w Anglii, bądź w Polsce. To zależy, co jest napisane w umowie. Dobra. I teraz wszystko jest ok. Te umowy dotyczą zarówno osób, obywateli krajów, które podpisują tę umowę, jak i firm. I teraz wszystko jest ok, dopóki nie ma, stroną umowy nie są kraje rozwijające się, czyli kraje globalnego południa. Istnieje bowiem tutaj obawa, że kraje rozwinięte znacznie częściej chronią swoje własne interesy i mają o wiele mocniejszą kartę przetargową niż kraje globalnego południa i w wyniku czego takie umowy nie do końca są uczciwe w stosunku do krajów rozwijających się. Hiszpania podpisuje w ten sposób umowy, by firmy hiszpańskie operujące, działające w krajach rozwijających się płaciły podatek w Hiszpanii. Nie w krajach rozwijających się, nie tam, gdzie działają. I tak robi większość krajów. Żeby firmy, które tam działają, w krajach rozwijających się, płaciły podatek u źródła, znaczy w kraju siedziby, czyli w Europie. Podatek znowu wraca do Europy. To samo z konsultantami, z pracownikami, z ludźmi, z osobami prywatnymi. I tutaj no, w drugą stronę to nie zadziała, bo przecież my nie mamy w Europie, na globalnym południu firm, które nie wiem, z Mali na przykład, albo z Botswany, z Etiopii, no nie ma ich zbyt wiele, więc nie ugrają na tej, w drugą stronę, na tej umowie kraje rozwijające się. Te umowy stały się kluczowym narzędziem do tego, by przenosić swoje zyski z krajów, w których takie zyski zostały osiągnięte, również do rajów podatkowych. No niekoniecznie właśnie, bo ta siedziba kraju, siedziba firmy, która działa w danym kraju, może być równie dobrze na Bermudach. I w roku 1993 obowiązywało 1000 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. I jak myślicie, ile takich umów jest obecnie? Więc tych umów jest
już 3000 i jest to głównie spowodowane faktem, że kraje OECD, czyli kraje, to jest taki klub 34 najbogatszych gospodarek świata, Polska jest w tym klubie, w tej organizacji, zaczęły zawierać umowy na potęgę z krajami spoza OECD. I przykładem kraju, który bardzo dużo stracił na takiej umowie, jest Bangladesz, jest jeden z najbiedniejszych krajów świata i na przykład przez zawarte w umowach ulgi dla firm traci około 85 miliardów dolarów rocznie. To jest wszystko napisane w raporcie Mistreated zrobionym przez ActionAid. Wyślę Wam linka do tego raportu na przykład na Facebooku bądź w mailach. Też dostaniecie większość tych materiałów bądź linków w mailach. I co jest ciekawe, że 85 milionów rocznie zapewniłoby dostęp do opieki zdrowotnej dla 3 milionów mieszkańców Bangladeszu przez cały rok. To jest bardzo dużo. I mówi się, że właśnie, no, że te kraje nie mają pieniędzy, nie mają skąd wziąć. Proszę bardzo. Jedna umowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i 85 milionów dolarów rocznie dla Bangladeszu. Więc tak podsumowując, te ceny transferowe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz, no, to dlaczego podpisują takie umowy? Zaraz chwileczkę, z jednej strony traci, ale z drugiej, gdyby nie ustąpił korporacja, to w ogóle trzeba wybrać jest tak, zgadza się, to dlaczego podpisują takie umowy? Często jest tak, że właśnie jak napisał Radek, że firmy, które wchodzą do danego kraju, a wiadomo, że Bangladesz jest krajem, gdzie jest szyte bardzo dużo ubrań, jest bardzo dużo firm odzieżowych, tak? I te firmy, żeby zainwestować w Bangladeszu, mówią OK, ale w takim razie podpiszmy, musi być umowa podpisana pomiędzy krajem siedzibą, krajem na przykład Stanami Zjednoczonymi albo Polską, a Bangladeszem, bo my tu będziemy inwestować miliardy dolarów i nie będziemy płacić 2 razy podatków. I wtedy no, Bangladesz, no wiadomo, no, Bangladesz jest krajem biednym, w związku z czym no, musi podpisać taką umowę, bo inaczej te miliardy dolarów nie wpłyną do tego kraju. Dług, ceny transferowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to są 3 główne triki, tak, mechanizmy unikania i jak jeszcze firmy unikają opodatkowania. To jest, może polegać na żądaniu ulg podatkowych, wakacje podatkowe. My mamy teraz bardzo aktualny przykład, jeśli chodzi no, o firmę, tak, to firmy Trumpa, Donalda, który ciągle żąda ulg podatkowych i zwrotów podatkowych. Różnego rodzaju firmy zawierają również różnego rodzaju porozumienia cenowe i układy podatkowe zawierane z rządami. I przykładem na to jest LuxLeaks. Według skandalu LuxLeaks okazało się, że ponad 300 wielkich korporacji zawarło układy podatkowe tajne z rządem Luksemburga. Ministrem finansów wówczas był Jean-Claude Juncker, obecny przewodniczący Komisji Europejskiej. I tego rodzaju układy są legalne, natomiast no, w przypadku LuxLeaks okazało się, że dzięki takim układom firmy, te korporacje płaciły podatek rzędu 1-2%. Dla przypomnienia CIT w Polsce wynosi 19%, w Stanach na przykład 35%, a oficjalnie w Luksemburgu 23%. Ale te firmy miały dzięki nie płaciły 23%, tylko 1%. Innym przykładem są specjalne strefy ekonomiczne i to jest, z tego słynie Polska. Nie ma zbyt wielu specjalnych stref ekonomicznych na świecie. Polska ma ich całkiem dużo i to są niestety, no, dzięki wakacjom podatkowym, jakie dostają tam te firmy, jest
no, nie muszą one płacić podatków. Czyli to jest taka polska cecha, można powiedzieć. I innym sposobem są również patent boxy, tak zwane, to się nazywa po prostu kancelarie patentowe, czyli jeżeli jesteśmy właścicielem jakiegoś patentu, chcemy sobie zapewnić zyski z tego patentu, rejestrujemy taki patent w kraju, w specjalnej kancelarii patentowej, w krajach, które nam to umożliwiają. Najczęściej jest to Holandia, teraz Czechy też wprowadzają patent boxy. I za każdym razem, kiedy chcemy używać swojego patentu, tak, a często go używamy, na przykład na nim pracujemy codziennie, to płacimy danej spółce, spółce tak za użycie tego patentu i płacimy od tego, bądź nie płacimy w ogóle podatku. Specjalne strefy ekonomiczne są również w Hiszpanii. Gdzie jeszcze są? Z tego co dobrze, nie. W krajach byłego Związku Radzieckiego, w tychże republikach niektórych są tworzone, ale nie pamiętam dokładnie w których. Ogólnym sposobem tak jest użycie rajów podatkowych w Europie. I teraz chciałam Was zapytać, czy wiecie, potraficie wymienić raje podatkowe, bo możecie napisać Luksemburg. No oczywiście. Jakie jeszcze znacie raje podatkowe? Cypr, Andora, Kajmany, w Europie. Prosimy o Europę. Monako, Cypr. Dobrze. Malta. W Watykanie chyba nie może. Nie, Watykan jednak się nie zalicza do tego, ponieważ jest Jersey. Tak, nie ma tam raczej rejestracji. Jeszcze chyba nie ma tam zarejestrowanych spółek wielkich korporacji. Szwajcaria, bardzo dobrze. A też wymieniłam te patent boxy, w jakim kraju na przykład były. Albo Zielony Tygrys. Holandia, Irlandia, zgadza się, tak. Holandia, Irlandia, San Marino, tak. W ogóle Holandia i Irlandia przodują trochę, bo mają, nie wiem czy słyszeliście, sobie takie nazwy na triki, mechanizmy kolejne podatkowe, to jest Dutch sandwich, czyli kanapka holenderska i double Irish, podwójna irlandzka. To są, no, tak, takie można, to są, no już jest bardziej skomplikowane, więc nie będziemy tego teraz tłumaczyć. Zachęcam do poszukania na YouTubach, w sieci i tak dalej, i tak dalej. I tak, i teraz Wam chciałam powiedzieć, jak to jest, no bo mówiliśmy o Walmarcie i tak dalej, tymczasem w Polsce. Tu na zdjęciu macie polskich biznesmenów. I co się dzieje w Polsce? Jak to wygląda? Czy polskie firmy unikają opodatkowania, czy optymalizują swoje podatki, w jaki sposób, jak prowadzą swoje firmy globalne. No, Jan Kulczyk Holding zarejestrowany jest w Luksemburgu i jak sam mówił, to jest firma globalna i tak prowadzi biznesy poprzez firmę w Luksemburgu. Na drugim zdjęciu mamy Zygmunta Solorza-Żaka, który kiedyś powiedział, że gdyby w Polsce podatki były niższe, to bym je wszystkie chętnie płacił. Nie będę komentować, natomiast no, faktem jest, że telewizję Polsat, którą sprzedał cyfrowemu Polsatowi, sprzedał dzięki spółce zarejestrowanej na Cyprze. Przez co pewnie zapłacił, dzięki temu zoptymalizował swoje podatki. Na trzecim zdjęciu jest Leszek Czarnecki, właściciel między innymi Getin Bank, Noble Bank, Open Finance, które swoje spółki kontroluje poprzez spółkę LC Corp, spółkę prawa holenderskiego. A na czwartym zdjęciu jest Jerzy Starak, który ma spółkę Polpharma i również kontroluje tę spółkę za pośrednictwem spółki holenderskiej. Jest też
Ma również pakiet akcji zakładów tłuszczowych Kruszwica i ten Kruszwica jest też kontrolowany przez cypryjską spółkę. Wracając do Kruszwicy, tak, akurat Kruszwica była tematem pozwu, jaki Polska, znaczy spółka, cypryjska spółka pozwała Polskę wówczas w ramach ISDS i umowy BITS-owej. Ale to, więc tutaj taka ciekawostka też się trafiła. No więc w Polsce biznesmeni również używają legalnego systemu unikania opodatkowania. I możemy iść dalej. I właśnie teraz pytanie, jak żyć z tym wszystkim? Czy jest dla nas jakikolwiek ratunek? Otóż chciałam wam powiedzieć, że tak. I dlatego mnie to jara. I dlatego chciałam was tu zarazić teraz. Teraz idę w to i mówię wam, że IGO należy do Ruchu Sprawiedliwości Podatkowej. Istnieje coś takiego na świecie, ma się dobrze, rośnie w siłę. Nazywa się Tax Justice Europe. Można do Tax Justice Europe, która jest już organizacją formalną, można przystąpić. Jeżeli wasza organizacja chce być częścią Tax Justice Europe, możecie do mnie napisać. Podam dalej. I o co chodzi tak naprawdę w Ruchu Sprawiedliwości Podatkowej i w samej Sprawiedliwości Podatkowej? Otóż dążymy do tego i działamy na rzecz większej przejrzystości systemu podatkowego na całym świecie. Władze skarbowe w krajach globalnego południa wspólnie twierdzą, że kluczem do polepszenia sytuacji w kwestii podatków jest przede wszystkim dostęp do informacji o zyskach firm, które operują na ich terenie, ponieważ często kraje, które, nie wiem, na przykład Zambia, która jest drugim krajem pod względem złóż miedzi na świecie, nie wie, ile zarabiają spółki wydobywające miedź w ich kraju. Nie wiedzą, ile tak naprawdę te spółki powinny płacić. A dostają grosze. Ocenia się na przykład, że w Zambii Zambia rocznie traci 3 miliardy dolarów, a w pomocy rozwojowej dostaje tylko 120 milionów dolarów. 3 miliardy dolarów to jest budżet rolnictwa, edukacji i zdrowia łącznie dla tego kraju. Także kraje rozwijające się, kraje globalnego południa doskonale wiedzą, że jeżeli będą wiedzieć, ile zarabiają firmy, które u nich działają, to będą mogły poradzą sobie same z eliminacją ubóstwa, ze swoimi problemami itd., itd. I co dokładnie postuluje Ruch Sprawiedliwości Podatkowej? Otóż chcemy wprowadzenia standardu raportowania kraj po kraju. Ta-da! Chcemy, co ważne, to raportowanie kraj po kraju musi być publiczne. Co to oznacza? Chodziłoby o to, żeby wszystkie korporacje publikowały w swoich raportach rocznych, sprawozdaniach finansowych, informacje na temat, gdzie działają, ile mają spółek zależnych w krajach, w których działają we wszystkich, ile osób zatrudniają, jakiego rodzaju mają obroty, jakie zyski, jakie podatki płacą. I to by miało dotyczyć wszystkich krajów. Później chcemy zniesienia tajności informacji w rajach podatkowych i wprowadzenia publicznych rejestrów właścicieli rzeczywistych. O to chodziło w skandalu Panama Leaks i Panama Papers i Bahama Leaks. W Bahama Leaks okazało się na przykład, że pani komisarz do spraw konkurencyjności rynku Unii Europejskiej była w zarządzie spółki zarejestrowanej na Bahamach. Tak, ona powiedziała, że ona... I co najważniejsze, ona o tym nie poinformowała, zapomniała poinformować o tym w swoich zeznaniach w momencie, kiedy obejmowała stanowisko i podczas
sprawowania tej funkcji. W Panama Papers okazało się, że kilku polskich biznesmenów ma również spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i dzięki, znaczy, prowadzenie, zakładanie tych spółek wydmuszek w rajach podatkowych jest legalne, natomiast nie możemy już wtedy widzieć, co tak naprawdę, czym zajmują się, jaką działalność pełnią te spółki. I często jest to właśnie etyczne, nieetyczne, często też jest to nawet przestępcza działalność, która wspiera wojnę. W przypadku Panama Papers była firma, która wysyłała, kupowała sprzęt wojskowy, który był używany później w Syrii. I co również, chcemy automatycznej wymiany informacji podatkowej między krajami bez zasady wzajemności. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na przykład Zambia chciałaby zapytać Szwajcarię w tej chwili, proszę nam dać informację na temat spółki Glencore, która wydobywa miedź w naszym kraju. Chcemy wiedzieć, ile wam zaraportowali zysku, ile to, ile tamto i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili Szwajcaria może powiedzieć, no dobrze, udzielimy wam takiej informacji, ale musimy mieć pewność, że dane, które wam damy, będą chronione, że macie taki sam system, że macie zdigitalizowany cały system i że nic się z tą informacją nie stanie. No oczywiście kraje globalnego południa często nie mają tego typu scyfryzowanych systemów i nie mają takich możliwości. I dla krajów bogatych jest to podstawa do odmowy udzielenia informacji. I my chcemy, żeby to zniknęło, bo dzięki temu kraje globalnego południa mogą również domagać się sprawiedliwości podatkowej i domagać się pieniędzy, które im się uczciwie należą. No tak, ale jak wymusić na rajach podatkowych zniesienie tajności informacji? Przecież jak oni ją zniosą, to od razu PKB na... Właśnie problem jest w tym, że raje podatkowe, jeżeli spojrzycie na, nie wiem, na zestawienie najbogatszych krajów świata, to raje podatkowe typu Panama, Bahama, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bermudy i tak dalej wcale nie są najbogatszymi krajami świata. Nie. Są to kraje, które i owszem, mają jakiś tam zysk z, znaczy na Bermudach to mają taki zysk tylko, bo tam jest zerowy CIT, podatek od dochodów korporacji, więc mają zysk z różnego rodzaju małych operacji, ale nie jest to na tyle duże, żeby te kraje się mega duże, mega do super rozwijały. Te kraje mogą korzystać na różnego rodzaju innych sektorach, nie wiem, przede wszystkim turystyka. Tak, to jest rzecz, na której się powinny oprzeć, a nie bycie rajem podatkowym, które ludziom, którzy tam żyją, zupełnie już nic nie daje, bo ci ludzie płacą swój podatek dochodowy PIT, tak, i nadal są biedni. PKB wcale im na łeb, na szyję nie poleci. Nie wiem, Alicja, co piszesz, czy to jest możliwe, realne, żeby znieść tą tajność i prawo nie tutaj tajemnicy przedsiębiorskim, jak i umowy. Oni mogą kryć się tajemnicą przedsiębiorcy. Właśnie chodzi o to, podatki nie są tajemnicą handlową. Tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorcy mogą być różnego rodzaju procedury, schematy, patenty i tak dalej, ale nie podatki. Podatki nie są tajemnicą handlową. Więc czy to jest realne? Tadam, to jest pytanie do nas, proszę Państwa. Czy zwykła Kowalska, czy ja i ty, możemy jakoś zmienić ten system. No więc do dzieła, rodacy. Zaraz wam powiem o wielkim lobby politycznym. Lobby polityczne, owszem, jest. Tak, w Brukseli jest zarejestrowane 100 tysięcy lobbystów biznesowych, ale nas jest więcej. W samej Polsce jest 38 milionów ludzi. Tak, jeżeli milion osób podpisze petycję, bycie lobbystą nie jest złe, tak? Dobry lobbysta nazywa się rzecznikiem, tak? Lobbying na rzecz dobra publicznego to się nazywa rzecznictwo. Lobbying no też może być dobry, no, więc niekoniecznie jest zły, natomiast musimy właśnie ich przeprowadzić na
tą dobrą stronę mocy. Mam do Was prośbę. Wejdźcie teraz na ten link, który podała Wam Dorota. Wpiszcie tam szybko swoje imię, nazwisko i e-maila. I dzięki temu podpiszecie petycję, która mówi o tym, żeby żeby raportowanie kraj po kraju było teraz i żeby było publiczne. Aktualnie w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej to się dzieje tu i teraz. Są dyskusje na temat tego właśnie, jak powinno wyglądać to raportowanie kraj po kraju. Takie raportowanie kraj po kraju już zostało wprowadzone dla banków. Tak, po tym jak nam zgotowali kryzys finansowy w 2008 i te banki to robią, mogą robić, system bankowy się nie zawalił, nikt nie mówi o żadnej tajemnicy handlowej, to się dzieje. Super. Kolejna rzecz to jest dzielić się tymi informacjami, pokazywać, mówić na fejsie, na Twitterach, mówić o tym w domu, krzyczeć. Tak? I kolejna rzecz, o jaką Was poproszę, to jest zorganizowanie pokazu filmu The Price We Pay. W pierwszej kolejności to będzie w ramach TEG, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, w ramach tych akcji, które chcielibyśmy, żebyście zorganizowali. I powiem tak, film mamy my, film my dostarczamy, do Was będzie należało tylko załatwienie sali, w tym też możemy pomóc. Także jeżeli chcecie, jeżeli macie możliwości, grupę osób, obejrzyjcie sobie trailer też filmu The Price We Pay. Tak, tu Dorota też podała. Możemy przyjechać, po filmie możemy zrobić debatę. Ja mogę znowu powtórzyć, może nie tak długo, cały ten wykład. Ale to jest bardzo dobry film, pokazuje o tym, mówi dużo na temat tego, co się dzieje. Super, super, że chcecie. W takim razie umawiamy się, że wysyłacie mi maila z informacjami, kto chce i organizujemy się w tej kwestii. Co jeszcze możecie zrobić? Jeżeli czujecie, że niekoniecznie jesteście takimi eventowymi i nie lubicie tłumów, możecie napisać do swojego posła, posłanki, czy interesował się tym tematem, czy mógłby zadać pytanie w Sejmie, czy wystosować interpelację, ponieważ okazuje się, że posłowie i posłanki dużo wiedzą, dużo ustaw proponują i tak dalej, natomiast niekoniecznie wiedzą, gdzie i dokąd uciekają miliardy złotych z Polski. Więc jak najbardziej, to też możemy pomóc zrobić. Dalej. Możecie jeszcze pójść na sesję Rady Miasta, Gminy, Powiatu, zapytać się, czy oni cokolwiek robią na rzecz ochrony interesów, przepraszam, literówka, małych i średnich przedsiębiorstw przed wielkimi korporacjami, które wyprowadzają pieniądze do rajów, tak? Ponieważ no, dla małych i średnich przedsiębiorstw konkurowanie z wielkimi korporacjami, no jest, one są z góry przegrane, tak? Nie wiem, jeżeli spojrzycie na LuxLeaks, tak, to IKEA, która płaci 1-2% podatku, a nasza firma meblowa, która płaci 19% podatków, no jest różnica, tak? 18%, no nie wiem od jakiego zysku, no zależy, no, IKEA dużo zarabia na tym. Możecie nam również pomóc stworzyć wraz ze swoją organizacją, jeżeli macie taką organizację, stworzyć ruch Tax Justice Poland, ponieważ w Europie jest bardzo dużo takich organizacji. Jest Tax Justice Europe ogólnie, ale jest Tax Justice Ireland, jest Tax Justice France i tak dalej, i tak dalej. I są to organizacje narodowe, które działają, podejmują wspólne działania na rzecz sprawiedliwości podatkowej w danym kraju i na rzecz globalnej sprawiedliwości podatkowej. Podatki mają cztery funkcje. Tak? Są przychodem dla państwa i dzięki temu finansowane są usługi publiczne. Pełnią funkcję redystrybucji, tak? Czyli jeżeli dany kraj, no wiadomo, w kraju mamy różnego rodzaju ludzi, którzy różnie zarabiają i funkcja redystrybucji jakby przesuwa pieniądze od tych bogatszych dla biedniejszych, tak? Jeżeli bogatych stać na prywatną służbę zdrowia bądź na różnego rodzaju rzeczy, no a mamy ludzi biedniejszych bądź takich, którzy ze względu na zdrowie i tak dalej, nie mogą się
nie mogą iść do pracy i tak dalej, to państwo dzięki tym, dzięki redystrybucji podatków, dochodów zapewnia tym ludziom byt i dostęp do usług publicznych. Repricing, czyli to jest akcyza. Państwo dzięki podatkom może dbać, można powiedzieć, o zdrowie na przykład obywateli, czyli takie produkty typu alkohol, które mają jakiś wpływ na społeczeństwo bądź środowisko, może obłożyć większym podatkiem. I ostatnia funkcja to jest reprezentacja. My wybieramy ludzi, żeby podejmowali za nas decyzje i to oni ustalają system podatkowy, tak? I właśnie to, ten representing, reprezentacja, czyni każdego obywatela, każdego z nas kompetentnym do wypowiadania się w temacie podatków. Nie trzeba być ekonomistą i nie trzeba być księgowym, żeby mówić o podatkach. I dlatego wy też możecie robić, też możecie podpisywać petycje, no i przede wszystkim wy płacicie te podatki, to was czyni kompetentnym i dzięki podatkom też wybraliście osoby, które was reprezentują. I dzięki temu do nich możecie się zwracać. Dobrze, i dlaczego to jest teraz takie ważne? I na koniec, tak, z Polski ucieka rocznie 46 miliardów złotych. I to jest tylko z unikania opodatkowania. Tu nie ma VAT-u, żadnego ZUS na VAT-cie i tak dalej. To jest samo unikanie opodatkowania. Tu na tej małej ulotce widzicie, co by to mogło sfinansować. Zostawię was z tym. To może można sobie dalej, bo mamy tu mało czasu. Europa traci 70 miliardów euro przez unikanie opodatkowania, a kraje rozwijające się ponad 100 miliardów dolarów. Tak, różne są szacunki. Niektóre mówią od 120 do 160. Tak, dla porównania tylko powiem, że w pomocy rozwojowej kraje globalnego południa dostają 140 miliardów dolarów. Więcej tracą tak naprawdę niż dostają. Tak wygląda nasza pomoc. I teraz taka mała przypomnienie, ile tam nam, pamiętacie, ile z poprzedniego seminarium, ile brakowało do realizacji zrównoważonych celów rozwoju? Pamiętacie? Nie spaliście. Jak miło. Dobrze, brawo, 5 miliardów. No i teraz skąd wziąć te pieniądze? No i znowu, weźmy, idźmy do rajów i weźmy je. W rajach według różnych szacunków jest ukryte od 7 do 30 trylionów dolarów. Trylionów. Nie wiem, ile to zaraz. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić. Dobrze. I to by było na koniec. Ja jeszcze tylko szybko wrócę do pytań, które były. To myślę, tak. Projekcja filmu, tak jak mówiłam, my to opłacamy, my mamy pozwolenie, mamy licencję i my tą licencję opłacamy. Ja chciałam pokazać film na Uniwerku. No to znowu, pozwolenie my mamy. Także my to załatwiamy. Brawo. I na dobranoc chciałabym jeszcze, żebyście obejrzeli krótki filmik. Więc tak, na podsumowanie. Chodzi o to, żeby zmienić światowy system podatkowy. To jest możliwe. Trzeba tylko działań i tej społecznej rewolucji. Jeszcze może tak
Dodam, że gdybyście chcieli organizować ten film, pokaz tego filmu, to proszę w pierwszej kolejności będziemy wybierać miasta, które mają poniżej 500 tysięcy mieszkańców. Więc jeżeli idealnie by było, gdyby to nie była Warszawa, taki pokaz w Warszawie już był, ale już dookoła Warszawy jak najbardziej. To wszystko ode mnie. Dzięki wielkie. Bydgoszcz jak najbardziej. Yes. No, oczywiście, że Lublin może być.